Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od oskarżenia przez Stany Zjednoczone Iranu o cyberataki na sztaby wyborcze obojga kandydatów Kamali Harris i Donalda Trumpa. Czy jest to przygotowywanie podglebia pod usprawiedliwienie wojny z Iranem? Na to pytanie postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Drugi temat to jest temat świeży z Niemiec, a mianowicie zapowiedź zmniejszenia o połowę Wydatków pomocowych dla Ukrainy. Czy to tylko i wyłącznie zaciskanie pasa, czy też sygnał zmieniającego się klimatu politycznego w Berlinie. I wreszcie temat ostatni, bardzo kontrowersyjny wpis Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który zachęca do używania hasła: Uwaga, to nasza wojna. Czy Sztab Generalny zaczyna włączać się w działania propagandowe? O tym w dzisiejszym odcinku. Tymczasem zachęcam Państwa do. Subskrybowania kanału, do udostępniania tego filmu, do lajkowania i komentowania. I przechodzimy do pierwszego tematu. Stany Zjednoczone, a konkretnie służby specjalne tego państwa, oskarżyły Iran o cyberataki, o ingerowanie. Kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Wybory prezydenckie odbędą się 5 listopada bieżącego roku, i zdaniem m.in. FBI, czy Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego i Agencji Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury, doszło do ingerowania w sztaby obydwojga kandydatów, czyli Donalda Trumpa i Kamali Harris. W oświadczeniu wspólnym tych instytucji, o których powiedziałem, możemy przeczytać, że Zdaniem służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, obserwuje się coraz bardziej agresywną działalność Iranu w trakcie trwającego cyklu wyborczego. No i cóż, tutaj jest mowa także o ingerowaniu w taki spokój społeczny i próbie podsycania sporów. Nie tylko politycznych, ale właśnie społecznych. O to wszystko została oskarżona Islamska Republika Iranu. Natomiast tutaj trzeba oczywiście powiedzieć, że oba kraje nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Nie ma ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Stanach Zjednoczonych, natomiast jest misja dyplomatyczna Iranu przy ONZ. I ta właśnie misja dyplomatyczna zaprzeczyła tym, tym zarzutom. I też trzeba jasno powiedzieć, że to poniedziałkowe, to wczorajsze, 19 sierpnia 2024 roku, oświadczenie trzech agencji federalnych wywołało bardzo taką stanowczą reakcję, reakcję Iranu. Natomiast też warto, warto powiedzieć o tym, że rzecznik odpowiadający za kampanię prezydencką Donalda Trumpa, Steve Chang, powiedział, powiedział w weekend 10-11 Sierpnia, że zagraniczny podmiot, takiego użył określenia, zagraniczny podmiot w sposób nieuprawniony, nielegalny pozyskał dokumenty kampanijne właśnie Donalda Trumpa w celu, jak to określił, wywarcia wpływu na tegoroczne wybory. No i cóż, cóż tutaj Chang wskazał na ten raport 9 sierpnia opublikowany przez Microsoft. Z tego dokumentu wynika, że. Właśnie irańskie służby specjalne miały nasilić te, te wszystkie działania w, cyber, w cyberprzestrzeni. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że tego typu oświadczenia, tego typu właśnie deklaracje są. Stałym elementem każdej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w ostatnich, w ostatnich dekadach no, oskarżany był i Związek Radziecki, i Chińska Republika Ludowa, i Federacja Rosyjska, no i oczywiście Islamska Republika Iranu o ingerowanie w, właśnie w te wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych, ingerowanie w przebieg. Jak to się określa procesu wyborczego, natomiast yy, tak naprawdę to oświadczenie jest znacznie głębsze, ono idzie dalej, ono mówi o tym, że Iran ma prowadzić nie tylko cyberataki, ale także yy, złożone, takie wielopoziomowe operacje informacyjne realizowane przez aparat państwowy, przez służby specjalne, których celem ma być zaognianie konfliktów wewnętrznych. W mojej ocenie, szanowni państwo, jest to nic innego jak próba eskalowania napięcia w relacjach z Iranem i próba powiedziałbym takiego przygotowywania podglebia, usprawiedliwienia przed opinią publiczną ewentualnych. Ostrzejszych działań względem Iranu. Wiemy doskonale, jaki jest stosunek administracji amerykańskiej wobec Iranu, bez względu na to, czy rządzą demokraci, czy republikanie. Wiemy, że Donald Trump jest wyjątkowo negatywnie nastawiony wobec Iranu. Jest to człowiek, który zerwał jednostronnie w czasie swojej prezydentury porozumienie nuklearne z Iranem. Wiemy, że jest zwolennikiem twardych rozwiązań wspierania Izraela. Zresztą Joe Biden również. Słynna deklaracja jerozolimska, prawda, i, i wspieranie Izraela, również jest bardzo proizraelski. Podobnie otoczenie Kamali Harris, co tutaj oczywiście nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast tego typu oświadczenia federalnych agencji, służb specjalnych amerykańskich, czołowych mediów amerykańskich, to moim zdaniem nic innego jak przygotowywanie właśnie takiego fundamentu, takiego podglebia, urabianie opinii publicznej, przyzwyczajanie, usprawiedliwianie ewentualnych ostrzejszych działań i Przygotowywanie przed taką ewentualną, ewentualną wojną, wielką wojną na Bliskim Wschodzie, o której, o której mówię, od perspektywach tej wojny, o różnych możliwych scenariuszach, mówię już od dłuższego, od dłuższego czasu. W przyszłym roku Niemcy mają obciąć o połowę pomoc dla Ukrainy. Pojawia się pytanie, czy jest to tylko i wyłącznie efekt zaciskania pasa i finansowych, budżetowych oszczędności, czy jest to sygnał zmieniającego się klimatu politycznego w Berlinie i zmieniającego się stosunku geopolitycznego do Kijowa i Moskwy? Pytanie, czy Niemcy wrócą do tego, co na zachodzie jest określane mianem. Business as usual, do relacji transakcyjnych, do relacji normalnych, relacji handlowych z Federacją Rosyjską. W pierwszej kolejności myślę, że warto wspomnieć o Krystianie Lindnerze z FDP, ministrze finansów, który no, stara się przeciwdziałać wzrostowi zadłużenia, zasłania się hamulcem konstytucyjnym, ale z drugiej strony warto również przytoczyć. Słowa szefa z frakcji SPD w Bundestagu, Rolfa Micenicha, który powiedział wprost o zamrożeniu wojny na Ukrainie. To wywołało dużą dyskusję także krytykę w stronę Micenicha. Skrytykował go jego kolega partyjny z SPD, minister obrony Boris Pistorius, który powiedział, że tego typu postawienie sprawy byłoby wsparciem dla Putina, no ale też warto zauważyć, że. Całkiem spora część posłów z SPD w Bundestagu, a jest ich aż 207, no nie porzuciła takiego, powiedziałbym, takich poglądów, które są bardzo mocno przychylne wznowieniu relacji z Rosją. To no, oczywiście Niemcy nigdy nie zerwały całkowicie kontaktów gospodarczych z Rosją. One się cały czas odbywają, ale w, oczywiście w ograniczonym stopniu podyktowanym taką, a nie inną matrycą strategiczną narzuconą przez Stany Zjednoczone. Tutaj warto zauważyć, że SPD jeszcze. Nieco powściągliwie podchodzi do tego tematu powrotu do relacji, do normalnych relacji gospodarczych z Rosją, z uwagi na, na to, co się dzieje wokół także Bliskiego Wschodu i w relacjach niemiecko-amerykańskich. Niemniej jednak próba przedstawiania się jako partii, która walczy o pokój, która zabiega o pokój, jest bardzo istotna dla, dla SPD, dlatego że Zbliżają się po pierwsze wrześniowe wybory do trzech wschodnich landów, a po drugie, no, na horyzoncie są oczywiście przyszłoroczne wybory do Bundestagu, i to jest niezwykle istotne. Wiemy doskonale, jak, że we wschodnich landach bardzo. Silną pozycję ma AFD i tutaj SPD, jeżeli nie, nie przyjmie takiej postawy, która da możliwość w ogóle jakiegokolwiek wejścia w konkurencję, no to te, ten horyzont przyszłorocznych wyborów do Bundestagu może być bardzo nieciekawy dla, dla tej partii. Niemniej jednak, no oczywiście, widzimy, że, że Niemcy starają się grać na wielu fortepianach i yy, oczywiście. Starałem się przedstawiać siebie jako jednego z największych donatorów dla. Ukrainy. Tutaj myślę, że warto przywołać chociażby Kiloński Instytut Gospodarki Światowej, wpływowy niemiecki ośrodek ekspercki, think tank, który, z którego obliczeń ma wynikać, że Niemcy są największym po Stanach Zjednoczonych dostawcą pomocy dla Ukrainy. Niemcy przedstawiają siebie no, Kiloński Instytut Gospodarki Światowej przedstawia ten udział Niemiec za, na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o pomoc nie tylko finansową czy humanitarną, ale także militarną. Mówi tutaj o tym, że możemy przeczytać w tym raporcie Kinońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, że Niemcy od początku tej nowej odsłony konfliktu na Ukrainie, czyli od 24 lutego 2022 roku wydały do końca czerwca bieżącego roku ponad 23,5 miliarda Euro w tym, yy, w tym ponad 14,5 miliarda euro pomocy wojskowej. Dla porównania, według oficjalnych danych Polska miała. Miała przekazać niecałe 6 miliardów euro pomocy, z czego 4 mld, 3, 3, ponad 4 miliardy 300 milionów pomocy wojskowej. To są oczywiście obliczenia Niemiec, to są obliczenia niemieckich think tanków, konkretnie tego Kinińskiego Instytutu Gospodarki Światowej. One absolutnie nie uwzględniają i polskie zresztą obliczenia też nie uwzględniają pomocy, której zwykli Polacy udzielili. To jest ogromna pomoc. Zresztą w tych oficjalnych danych, bardzo często nie jest pomoc, którą Orlen przekazał, jeśli chodzi o bezpłatne paliwo, jeżeli chodzi o bezpłatną służbę zdrowia dla obywateli Ukrainy na terenie Polski. No, myślę, że te szacunki są znacznie, znacznie zaniżone, jeśli chodzi o Polskę. Znacznie zaniżone, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast Niemcy pokazują, jak dobrze grają w propagandę, jak dobrze potrafią przeprowadzać gry informacyjne, przedstawiając się jako drugi po Stanach Zjednoczonych donator dla Ukrainy. I nie... Niestety na Ukrainie ta, ten przekaz jest bardzo dobrze przyjmowany, bardzo dobrze przyjmowany jest, Niemcy są traktowane bardzo przyjaźnie, o wiele lepiej w wielu kręgach niż niż państwo polskie i warto to też mieć na uwadze. W kontekście tego, co się dzieje w Niemczech, warto przywołać słowo, słowa Sary Wagenknecht, która no byłej, byłego polityka Dilinkę, obecnie przewodniczącej sojuszu Sary Wagenknecht, który wpro, która wprost Wzywa do usunięcia z budżetu federalnego na 2025 rok środków na sprzęt wojskowy dla Ukrainy. I tutaj, szanowni państwo, też pojawia się bardzo, ważna, bardzo ważny wątek w kontekście ostatnich doniesień mediów niemieckich i amerykańskich o wysadzeniu trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przez Ukraińców. Te oskarżenia pod adresem Ukraińców, podnoszone między innymi przez Die Welt jasno pokazują, że jest to takie koło zamachowe, że jest to bardzo ważny argument przeciwko dalszemu finansowaniu. Ukrainy I myślę, że ten trend będzie wzrastał, że Niemcy z jednej strony będą starali się całkowicie od, o, powrócić do, do takich normalnych relacji gospodarczych z Rosją, z drugiej strony drastycznie ograniczyć pomoc dla Ukrainy, ale z trzeciej strony, ale no, trzeci element tego, tej, tej układanki to jest PR-owe, marketingowe przedstawienie, przedstawianie siebie jako tego kraju, który zaraz po Stanach Zjednoczonych pomógł Ukrainie. Ukrainie najwięcej, co oczywiście nie jest prawdą, co oczywiście nie jest prawdą. Patrz, sumując wszystkie wydatki, jakie poniosło społeczeństwo polskie, tak jak mówię, i e, ochrona zdrowia, i e, Orlen, i wydatki militarne, i wydatki finansowe, i pomoc humanitarna, e, i zbiórki publiczne realizowane, e, różnego rodzaju zrzutki. E, to są ogromne pieniądze idące w setki miliardów, a nie, a nie jest to jakaś tam wartość, powiedzmy, kilku, kilkunastu miliardów złotych, jak nie chcieliby niektórzy, czy kilkudziesięciu. To idzie już w setki miliardów złotych. To są ogromne obciążenia dla, dla nas wszystkich. Wszyscy płacimy za to ogromną cenę, patrząc chociażby na spadek siły nabywczej złotówki. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że Niemcy są bardzo sprawni, jeśli chodzi o dyplomację, o dyplomację publiczną, o walkę informacyjną, o działalność, Aparatu państwowego, swoich służb specjalnych i będą starali się także na Ukrainie przedstawiać jako ten kraj, który pomógł zaraz po Stanach Zjednoczonych najwięcej. A to jest dla Polski bardzo niekorzystne, bo stawia Polskę właśnie jako kraj, który może być odgrywać rolę takiego kozła ofiarnego. W dniu 19 sierpnia 2024 roku Sztab Generalny Wojska Polskiego w serwisie X, dawnym Twitterze, opublikował obszerny wpis pod tytułem Uwaga, to nasza wojna. To jest cytat ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Opatrzono to hashtagami psychoodporni i dezinfoodporni. No i cóż, mamy od razu na samym wstępie napisane, że. Przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, że społeczeństwo, że świadomość społeczna jest nasączana informacjami, które burzą zaufanie do polskiej armii. I umacniane są tezy, umacniane są argumenty, aby nie angażować Polski do nieswojej wojny. Takie działanie, które. Takie działania w infosferze są nazywane przez Sztab Generalny działaniem destrukcyjnym na polskie morale społeczne. Czyli mówiąc tutaj takim prostym językiem, wzywanie do tego, aby Polska nie angażowała się do nieswojej wojny, jest nazywane przez Sztab Generalny Wojska Polskiego działaniem destrukcyjnym na polskie morale społeczne. Coś niewyobrażalnego, coś niewyobrażalnego, czyli krótko mówiąc, zachęcanie do włączenia się Polski nie swojej wojny ma być czymś, co miałoby wzmacniać morale społeczne. No, myślę, że ktoś, kto pisał to w sztabie generalnym chyba nie do końca ma pojęcie na temat mechanizmów walki informacyjnej nie do końca rozumieją w sztabie generalnym jak bardzo destrukcyjny jest to wpis. Destrukcyjny dla Morale wojska dla morale społeczeństwa. Mamy tutaj oczywiście straszenie, że narracja, która mówi o tym, że to nie nasza wojna, wojna na Ukrainie jest tak naprawdę czymś, co negatywnie wpływa na działania obronne kraju, i tak dalej, i tak dalej. Następnie Mamy przechwalanie się, że Polska ma trzecią najsilniejszą armię w sojuszu po Stanach Zjednoczonych i Turcji. No to jako żywo przypomina propagandę sanacyjną z lat 38-39. Silni, zwarci, gotowi. Jeden ze współpracowników ministra Józefa Beka nawet napisał taką broszurkę pod tytułem Polska jest mocarstwem, wydaną tuż przed. Wybuchem II wojny światowej. No, to jest tak naprawdę doskonały przykład tego, jak w Polsce brakuje realizmu politycznego. I to brakuje go nie tylko w partiach rządzących Polską po roku 1989, ale także niestety wśród. Oficerów, wysokich oficerów Wojska Polskiego. Bardzo źle, że Sztab Generalny Wojska Polskiego zaczyna bawić się w politykę, zaczyna bawić się w propagandę, zaczyna się bawić w działania propagandowe, w, bieżąc w bieżącą politykę ingerować to jest bardzo ale to bardzo powiedziałbym tak destrukcyjne w ogóle dla funkcjonowania wojska polskiego rezerwy wojska polskiego pamiętajmy że wśród tych ludzi którzy publicznie głoszą hasło to nie nasza wojna jest wielu Żołnierzy, podoficerów i oficerów rezerwy. Tego typu wpisy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego budują niepotrzebne napięcia. Napięcia między rezerwistami, żołnierzami zawodowymi, między korpusem, nazwijmy to rezerwy. To jest bardzo, ale to bardzo niepotrzebne moim zdaniem. Sztab Generalny Wojska Polskiego powinien, jeżeli już chce inicjować tego typu Dyskusję powinien zorganizować debatę ekspercką. Pod auspicjami Ministerstwa Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego mógłby spokojnie zorganizować debatę ekspercką, w której oczywiście zorganizowaną uczciwie, w której wzięliby udział zarówno zwolennicy sloganu hasła To nasza wojna, jak i zwolennicy hasła To nie nasza wojna. Yy, zwolennicy jednej opcji i drugiej opcji. Zwolennicy pokoju i zwolennicy wojny. I to miałoby moim zdaniem sens. Taka debata powinna być transmitowana, chociażby w mediach społecznościowych czy w jakimś programie. Telewizyjnym. To miałoby niewątpliwie, moim zdaniem, walor edukacyjny, walor, powiedziałbym, podnoszenia kultury strategicznej. Natomiast to, co zrobił sztab generalny tym swoim nieszczęsnym wpisem z 19 sierpnia, to jest nic innego jak włączanie się w działalność propagandową i budowanie niepotrzebnych napięć i w wojsku, i w społeczeństwie, i wśród cywilów. Trzeba mieć to jasno, jasno na uwadze. Natomiast też chciałbym przejść do skomentowania drugiej części tego. tego tego wpisu, bo to, że tutaj mamy napisane, że dbałość o silną armię to przede wszystkim sygnał polityczny świadczący o determinacji państwa w zakresie budowy zdolności obronnych. Problem polega na tym, że ludzie w sztabie generalnym, odpowiedzialni za przygotowanie tego wpisu, nie rozumieją, że zwolennicy Hasła to nie nasza wojna, wcale nie są za rozbrojeniem państwa polskiego. To nie jest tak, że ktokolwiek przy zdrowych zmysłach dzisiaj, kto chce pokoju, chce jednocześnie polski rozbrojenia. No, doskonale wiemy, czym się kończy rozbrojenie, doświadczyli tego chociażby no, na, nasi, nasi rodacy w, w, na przestrzeni naszej historii, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że Polska wojsko posiadać musi, że powinna być to armia nowoczesna, silna. Ja oczywiście mam tutaj inne zdanie na temat liczebności armii i przez, jakby roz, rozkładania akcentów niż to, co robił na przykład pan minister Mariusz Błaszczak. Na, niemniej jednak to jest kwestia dyskusyjna. Nikt nie mówi, że Polska powinna mieć armię słabą, zacofaną, czy że tej armii nie powinna mieć. Więc tutaj. To taki trend jest moim zdaniem niepotrzebny. On buduje taką, taką, taką jakby nieprzejrzystą nie, nie sytuację, że jakoby zwolennicy hasła, to nie nasza wojna, nie chcieli, nie chcieli wojska, nie chcieli polski, polski silnej, nowoczesnej itd., itd. Natomiast ciekawy jest też ten drugi, drugi fragment tego, tego wpisu: to jest cytat. Nie jest prawdą, że uległość i neutralne zachowanie ochronią kraj przed agresją. Rosja reprezentuje osobowość przemocową. Spolegliwość uznaje za słabość i przyzwolenie do zniszczenia. Nie jest prawdą, że zaniechanie wsparcia Ukrainy postawi granicę przed zniszczeniem Polski. Koniec, koniec cytatu, zresztą cały, cały, cały ten wpis sztabu generalnego macie Państwo przed swoimi oczami. No, mamy tutaj do czynienia z absolutnym pomieszaniem pojęć, i to mnóstwo. Mówiąc językiem młodzieżowym, ten, kto pisał tego posta, tego tweeta ma naprawdę spory bałagan na strychu. Tak naprawdę, co to znaczy, że Rosja ma osobowość przemocową? Człowiek może mieć osobowość przemocową, to jest pojęcie z psychologii. Natomiast państwo, przypisywanie państwu osobowości przemocowej, no to jest, to jest, no nie chcę używać mocnych słów, ale to jest gruba przesada. To jest gruba przesada mówienie o tym, że Rosja reprezentuje osobowość przemocową, a jaką osobowość zdaniem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego reprezentują Stany Zjednoczone, które zdaniem amerykańskiego Brown University są odpowiedzialne za śmierć ponad 900 ludzi w wyniku swoich interwencji zbrojnych, czyli po prostu agresji militarnych. Po 2001 roku. Jaką osobowość reprezentują Stany Zjednoczone? Najważniejszy sojusznik państwa polskiego. Co robiło Wojsko Polskie w, w Iraku w 2003 roku? Nie było mandatu ONZ do, do interwencji właśnie zbrojnej, do jakiejkolwiek misji pokojowej w tym zakresie. No chyba nie chcemy eskalować w ten sposób tutaj taki, takiej debaty. Nie chcemy iść w tą stronę. Co robiła Polska w latach 2003-2005 w starych Kiejkutach? Tajne więzienie CIA, przetrzymywanie ludzi bez wyroku sądu, torturowanie ludzi, łamanie prawa międzynarodowego. Czy to nie jest osobowość przemocowa? Uległość i neutralne zachowanie nie obronią Polski zdaniem sztabu generalnego wojska polskiego przed agresją. Ale ja sobie nie przypominam, aby Rosja formułowała wobec Polski jakiekolwiek jakiekolwiek. Pretensje terytorialne, aby w Rosji rozwijał się szowinizm czczący, czczący ludzi, którzy chcieliby właśnie takiej rewizji granic. Nie ma w Polsce mniejszości rosyjskiej, która. Odwoływałaby się do jakichś kwestii związanych z ochroną ludności, mniejszości. No to co znaliśmy chociażby z okresów, okresów rozbiorów, tak? Druga połowa XVIII wieku. Rosja nie ma, krótko mówiąc, pretensji terytorialnych do państwa polskiego. Rosja chciałaby z Polską normalnie handlować i każdy zrównoważony człowiek też chciałby normalnych relacji pokojowych, współdziałania, relacji handlowych z Rosją i z Białorusią. Jeżeli nie ma Rosja pretensji terytorialnych do Wobec państwa polskiego, ani Polska wobec Federacji Rosyjskiej, to o czym tutaj sztab generalny Wojska Polskiego mówi. Wszyscy chyba zdają sobie sprawę, jak, jaka była geneza konfliktu na Ukrainie. I nie mówię tutaj o roku 2022, ani nawet o 2014, ale o 2004, o pomarańczowej rewolucji. Doskonale wiemy. Wystarczy sięgnąć do pism Zbigniewa Brzezińskiego. Myślę, że już tutaj polecałem państwu nowe wydanie książki Wielka, Wielka Szachownica. Książki Wznowionej. To jest trzecie wydanie w, w Polsce. Pierwsze wydanie w 1997 roku to wydanie, wydawnictwo Pałac Dożów. Polecam, bo ta książka rzuca wiele światła także na, na wspieranie przez Amery Amerykanów, przez administrację amerykańską, właśnie takich różnego rodzaju antyrosyjskich wystąpień na, na Ukrainie. To bardzo wiele, wiele tłumaczy. No, mamy do czynienia tutaj z absolutnym pomieszaniem pojęć. Widać tutaj, powiedziałbym, Taki, taką transmisję treści propagandowych amerykańskiej armii, amerykańskich służb specjalnych, amerykańskiego aparatu państwowego. Bardzo źle się stało, że Sztab Generalny Wojska Polskiego zaczyna się angażować w działalność propagandową, a nie w działalność merytoryczną. Nie w działalność proobronną. Myślę, że warto, aby obecny szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Kukuła, przemyślał to i rozważył też moją propozycję, propozycję złożoną publicznie w komentarzu do tego wpisu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o zorganizowanie prawdziwej, z prawdziwego zdarzenia, zdarzenia debaty eksperckiej, gdzie byłoby takie zderzenie. Merytorycznych poglądów tych zwolenników, tych, którzy uważają, że to jest rzekomo nasza wojna, i tych, którzy, tak jak ja od samego początku mówią, to nie nasza wojna. Zachęcam do dyskusji.